Siemano, z tej strony FMBR, to jest kolejny odcinek z Wiedźmina Dwójki. Jak widzicie, znajduję się w miejscu, w którym ostatnio zakończyłem, a to dlatego, że postanowiłem oszczędzić wam dojścia do miasta i sprzedawania zbędnych mi rzeczy. Zrobiłem to poza odcinkiem, żeby was nie męczyć tymi rzeczami. To trochę to trwało, przeglądałem sobie również zadania, które mam wykonać i trzy pierwsze, czy tam cztery są totalnie bezsensowne i ich robić raczej nie będę. Ponieważ nie są wskazywane na mapie, czyli no, polega na szukaniu. Ja muszę się chyba udać do góry. Rzeka tajemnic. Nie, czekajcie, gdzie ja wtedy szedłem? Do tego gościa. Gdzie to było, słuchajcie? Na górze? Nie. Grzywki? Kasze? Czemu kasze? Świat sam ma wojsko, nie potrzebuje wiedźmina. Do skrzyni poczty królewskiej. Ale gdzie to było? No come on, przesuń się. Tu nam nic nie pokazują, cholercia. Ale wiem, że to gdzieś tu było. Ale gdzie to za cholerę, nie pamiętam. W którymś z budynków. Pobawimy się w żołnierzy i wiewiórki? No kurde. Chwila. Dajcie mi się zastanowić, a może to tu? Wiedźmin idzie. Myślisz, że się zgodzi? No nie, tu wejść nawet nie możemy. Tak podejść i spytać? Przyjrzyj się dobrze. Byłby do tego idealny. Witamy. Można na słówko? Otóż opracowaliśmy z kolegą pewną substancję alchemiczną. Chcieliśmy ją przetestować w wyzimie, w laboratorium. Widząc Wiedźmina, zaczęliśmy się zastanawiać, czy byłbyś tak dobry i zechciał wypróbować ją w praktyce. Za rok, dwa, jeśli będziesz miał okazję, mógłbyś nas odwiedzić w stolicy, a my cię przebadamy i hojnie wynagrodzimy. Chodzi o długofalowe rezultaty zażywania. Nie możemy zdradzić nic więcej. Wchodzisz w to? Ciekawe zadanie, powiem wam szczerze, ale bardzo ryzykowne. A jak się nie zgodzę? Nie ma mowy. Mówi się trudno. Spróbujemy gdzie indziej. Szkoda. Radzę przemyśleć. Tacy jak ty nie są mili, bo... No, niestety. Już nie da się tego odkręcić. Znaczy, mógłbym wczytać, ale... Dobra, to było chyba tutaj, wiecie? Tak jest, to było tutaj. Przynajmniej tak mi się wydaje. Potrzebujesz klucza, no serio? Kurde, tu nic nie ma. Tu jest tylko ta skrzynia. A ta druga, mniejsza. Suń się, ziom! Nie chcę tej, chcę tą drugą, mniejszą. O ty frajerze, no. Czemu chcecie się pozbyć trolla? Na twoim biurku stoi skrzynka poczty królewskiej. Tak, jednym z moich obowiązków jest opiekowanie się królewską pocztą. Mógłbym przyjrzeć się jej zawartości? Nie ma problemu, miłej lektury. Bywaj. Dlaczego Loredo wyznaczył nagrodę za głowę trolla? Komendant Loredo dba o dobro flotsam. Przecież troll opiekuje się mostem. To niebezpieczna bestia, która nie odprowadza podatków za pobierane myto.
rację. Dobra, tam jest jeszcze ta mniejsza skrzynka, ale nie mam się jak do niej dostać, bo on przy niej stoi. Gdy wyruszył z sam odszukaj wrak drugiego statku. Że co? A tutaj co się odbywa? Mamusiu! Ja jestem cnotliwą niewiastą. Dobra, whatever, spadamy stąd. Otwórz. Mamusiu! Jeżeli chodzi o wrak, no to oczywiście wydaje mi się drugiego statku, że musimy udać się tutaj na brzeg, prawda? Ale wrak... No nie jestem pewien, czy to, to będzie tutaj. Ja już więcej nic nie wiem! To ciekawe. Bardzo ciemno. Ale ja tu już byłem. Dawno temu. Kurde, nie wiem, czy to zadanie wykonam, bo nie wiem. Za bardzo gdzie mam się udać. To nie jest wrak, to jest zwykły statek, kurde. Jakby nie patrzeć. No i może któryś z nich będzie coś wiedział. Co kurwa, no co? Dokąd zmierzasz, koleśko? Oj, go się doigrasz! Nudy na pudy, nudy na pudy. No i nie da się z nikim pogadać na ten temat. Wrak drugiego statku? Gdy wyruszysz z flotsam, odszukaj wrak drugiego statku. Gdy wyruszę! Hello! Dobrze, zadresowany do... Spójcy król powtarza ją powracające wspomnienie. Zrobiła proces przywracania. Aha, z tym nic nie możemy zrobić. Zadaniem. A zobaczmy, jeszcze to zostało. Oczekajcie. Aha, to są wykonane. Prolog, a te są powykonywane. Tu, zabójcy królów. Idź na miejsce spotkania z Leto przy elfich ruinach. No i właśnie tu, słuchajcie, polega ten na tym problem, że ja kurczę nie jestem za bardzo gotowy w dalszym ciągu na tę walkę. No mój lepszony chyba co prawda miecz, ale... Witam! Tacy jak ty nie są mili bogom! Cóż... To w czym... Zobaczmy, pohandlujmy. Przepisy. Miecz stalowy to jest słabe, to nie. Ruda niebieskiego meteorytu, składnik rzemieślniczy, nie. Runa księżyca. Premia dobrażeń od znaków, to nie. Runa ognia. Mam chyba, no taki. Runę słońce nie mam. Runa ulepsza miecz. No dobra, aha, obrażenia plus 5. Runa taka, krwawienie plus 8, ulepsza miecz, obrażenia plus 7. Runa ziemi, żywotność plus 25. Solidny Cordelas. Ale chyba nie. Krwawienie i trucizna, nie mamy taki chyba miecz. Synny krótki miecz, słabe, słabe. Oż ty w życiu, obrażenia 30 do 40. Broń miotana. Wyważony sztylet. What the fuck? Zębaty ostrze. Miecz stalowy. Stalowy, czyli... Ten.
Wróć. To w czym... Wróć, wróć, pohandlujmy. Nie, goddammit. To w czym... Chciałem pohandlować. Pokaż jeszcze raz ten przepis. Tutaj. Słuchajcie, no... Boski miecz. Czy ja mam wszystkie przedmioty, które na niego potrzeba? No oczywiście. Bierzemy to. I teraz wykonaj dla nas ten miecz. Zębatę. Jak do cholery? Przecież pokazywali, że mam, no jasna cholera. Zęby. Driagi. Ruda żelaza. Ja to ostatnio posprzedawałem. Shit. To w czym? Rzemiosło. Ruda żelaza, tak? Było potrzebne chwila. Przepisy. Ruda żelaza 8. Ja mam 8 potrzebne, jest 16, czyli jeszcze 8 muszę kupić. Ja pitole, teraz będę przepłacać. Zęby Endriagi, on tego nie ma. Kurde, ja to chyba posprzedawałem. Albo nawet i nie wiem. Mogłem się zgodzić na to zadanie, ale już trudno. W takim razie musimy iść do Cedrika, może on będzie miał takie rzeczy. Kurczę, ciekawy jestem, co by się stało, gdybym się zgodził na to zadanie. Podejrzewam, że w czwartym bądź piątym akcie oni by mnie zbadali. Dostałbym niezłą wypłatę albo jakiś miecz solidny, no nie wiem, coś takiego. Kurde, chyba zaraz, wiecie co, cofnę się i przyjmę to zadanie. To jest ciekawe zadanie na długie... Na długi dystans. Ja tu jeszcze nie zdążyłem za dużo zrobić. Zobaczmy w ogóle, czy on takie coś ma. Rzemiosło. Nie ma. Jestem w tyłku trochę. Przepisy. Zęby Endriagi. No fuck is this? Jak on tego nie ma, to kto to będzie miał, kurde? Jest tu jeszcze jeden teoretycznie kupiec. Znaczy sprzedawca, kupiec, whatever. Zaraz zobaczymy. Czy on może ma? I wiecie co, rzeczywiście chyba zaraz cofnę się do poprzedniego momentu i przyjmę to zadanie. A, tu jest zielarka. Nie, czy nie? Nie, zielarka była tam dalej, a tutaj jest normalny gościu. Zobaczmy, handlujmy. Rzemiosło. Kłótwa, nie ma. Oh my god, my god. Pójdźmy zatem do tej zielarki. Może ona będzie miała, ale wątpię. Hello. Ma, tylko szkoda, że zaledwie 4. Dobra, słuchajcie. Tak czy inaczej, widzimy się za chwilę, bo ja sobie wczytam tę grę, w momencie, gdy tutaj zakończyłem ostatnio. Come on. Czyli tu. I słuchajcie, widzimy się za chwilę. Ok, słuchajcie, jestem z powrotem z wami. Zrobimy już, co trzeba było. Wiedźmin idzie. I porozmawiamy zatem z nimi. Słyszymy oczywiście to sobie. Czemu nie? Świetnie. Znakomicie. Gdybyś jeszcze zechciał prowadzić dzienniczek eksperymentu... No, nie przesadzaj. Ok. I teraz... To w czym? Pohandlujmy. Weźmiemy sobie ten przepis jeszcze raz. Zębate ostrze, tylko problem polega, słuchajcie, na tym, że ja nie mam tych, kurde, zębów Neckera. Nie Neckera, tylko Ken. W czym? Ke coś tam. Masakra. Gdzie to jest? A, jest. Widzicie? Mam 6 tylko. Kupiłem od tej papki, o widzicie, tego teraz nie sprzedałem. A to...
Kupiłem 4 od tej babki, a reszty mi brakuje, cholercia. Nie wiem. Nie mam najmniejszego pojęcia, od kogo mogę to skołować. Tutaj podchodziłem już. Na przykład. Zajdę tego gościa, ale on nie miał. Idźmy. Może gdzieś jeszcze tutaj. Witam. Nudy na pudy. No, cwaniaczku, nie? Dobra, wejdźmy tutaj, może. Ale tu wątpię, żeby będą mieć takie rzeczy. Istny huragan. Tylko bez. Jak słońce. Będę cię miała na oku. Pohandlujmy. Cholera, ona nie ma. Ona ma żarcie samo. A ten? Też. Serio. Jaskier. Kurde, czemu nie mam tego? Stris. Też nie mogę. Zoltan. Na jajcach też masz siłę? Jakieś nowiny, dowiaduj się końcowo, bo to jest plan Laredo. Rozmawiałem z komendantem. Nie ludzie mogą mieć problemy. Skurwiel tylko czeka na jakiś pretekst. Wystarczy jedna prowokacja ze strony Jorveta, by kazał nas zaatakować. Skąd wiesz? Usłyszałem przypadkiem. Lazł kiedyś po nocy przez port i gadał do siebie. Pijany jak troll, śmierdział też podobnie. Mówił o porządkach i świecie tylko dla ludzi. Śmiał się i rzucał przekleństwa w stronę więziennej barki. Ta gnida coś knuje. Jorvet to chyba wyczuwa, stara się nie prowokować Loredo, tyle że jego skojatel mogą mieć inne zdanie, no i słabsze nerwy. No dobra. Spróbujmy zatem podejść w jeszcze jedno miejsce. Jeszcze jednego handlarza, który jest tutaj na dole, no ale wątpię, żeby on miał aż tyle tego. Wszystko w porządku? Ten bigos chyba ma już dosyć. No zobaczmy. Powiedz, że to masz. God damn it. Nie ma. A więc tego miecza nie zrobię, słuchajcie. Ale ja go potrzebuję zrobić. To generalnie wrak drugiego statku, dobra, spoko. Generalnie to są rzeczy z potwora, czyli mógłbym wybrać się na te potwory. Tylko ja nie wiem, gdzie one się znajdują totalnie. Ciekawy jestem, czy zielarka ma z powrotem. Ale raczej nie. O bogowie! Raczej niestety nie. Czyli będziemy musieli podejść do lasu, kurczę. No, pogadajmy, pohandlujmy. O, ma znowu 3 tym razem, widzicie? Wystarczy, co jakiś czas przyjdę. I ona ma. Czyli to nie jest źle, słuchajcie. Dobra, jeszcze tak, zróbmy sobie medytację. Odpoczynek. My jesteśmy aktualnie tutaj. A, dajmy do świtu. Ciekawe, czy będzie miała. Czy na tej zasadzie to działa? Otwórz. Aczkolwiek wcześniej to ja wykonałem jakby zadanie. Zgodziłem się na jedno. Nie. Nie ma. Musiałbym coś, kurczę, jeszcze zrobić. Okej, ale tak. Pomyślmy teraz. Zadania. Rzeka tajemnic. To nieważne. Teraz jest aktualnie. Teraz tak.
przepisy. Zębate ostrze, zęby Endriagi. Czyli musimy poszukać potwora, który się nazywa Endriagi. Co to było? A to gówno. Na razie schowaj Geralt miecz, bo będziemy straszyć ludzi. Zęby Endriagi. Ciekawe. A czy jest tutaj gdzieś? Będzie chyba tutaj. Miejsca, postacie, potwory. No nie, niedobrze. Chyba te ostrze. Znaki. Alchemia. Dziki gon. Nie, tutaj tego, słuchajcie, nie znajdziemy. Postacie, miejsca. No po, najgorsze, że te potwory, kurczę. Mi. Tutaj nie pokażę ich. Jeszcze raz, jak to się nazywa, gówno? Endriagi. Ale to są chyba takie... Da, fuck! Nienawidzę tych pułapek. Endriagi. Poszukajmy tego gówna. A tutaj nie, nie da się iść. Weźmy sobie. Co to jest? Endriagi. Endriaga, znaczy się. Idealnie. O, to co? Aha. Niestety tutaj nie ma ona tego, co ja chcę, ale weźmiemy mimo wszystko. Czyli już wiem, co muszę atakować. Czego muszę szukać. Zaraza. To co? To jest to? No powiedzmy, tylko że ten jest silniejszy. No come on, co się boisz? Alright. Wydrobiłeś coś? O, zęby Endriagi. Szkoda tylko, że jeden. Ale no cóż, na tym to widzicie polega. Muszę zapolować troszeczkę na te potwory cholerne. Bingo, Geralt. Masz coś dla mnie? Bitch, please. Większego słabiaka nie widziałem. Najgorsze jest to, że ja potrzebuję dużo tego, tych zębów. Geralt, weź to. A, idzie kolejny cholerny. Dobra. Gdzie to jest? Tutaj. Podnieś to. O. A, nie ma tego. Tutaj są, dobra. Ile tego potrzebuję, słuchajcie? Przepisy... No, 15, jeszcze 4. Jeszcze 4 i będziemy w domu. Co to było? A, pułapka cholerna kolejna, ale która już się zatrzasnęła. What the fuck is this? Co to jest? Co ja dostałem? To takie dziwne. Nie wiem. Przejdźmy się jeszcze kawałek. Tutaj coś będzie. Da hell. Dobra, oprócz pułapki tu nic nie zostało. Ten ma oreny. Tutaj jest zielsko jakieś. A tu jest zejście do tej, do wody. Ale tu nie będzie tych potworów. Czyli wracamy. Come on, spełnić się. Muszę was pozabijać.
Chwila, tu jest coś na czerwono. Nie wiem, czy na czerwono są przeciwnicy, czy nie. Gdzie on jest? Nie, jakoś go nie widzę. Tu jest jeszcze coś na czerwono, ale... No i co? Jakoś nic się nie dzieje. O, jest. Thank you. Dawaj coś. O, jest, jest. Ale nie ma tego, co ja chcę. Shit. Poszukajmy zatem ich więcej. Wróćmy tutaj, może kolejne się pospełniły. O, co to było? Zęby N... coś tam, tego gościa. Gdzie tam? Aha, pułapka była kolejna. Przejdźmy się gdzieś dalej. O nie. To już są inne potwory, ja ich nie chcę. Jeszcze trzy potrzebuję. No, zobaczcie, słuchajcie, że odcinek będzie polegał na tym, że ja chodzę, zabijam potwory, ale... No ja tego potrzebuję, no. Bez tego miecza ja nie pokonam tego kurde Leto zasranego. Naprawdę. Jestem za słaby na takie rzeczy. A, tu byliśmy, tak? Nie. Weź ten miecz, Geralt. Rzuć znak. W sumie to nic tu nie ma. Necker pierdzielony. Otwórz kokon. Więcej was matka nie miała. Co w związku z tym? Nie mam zielonego pojęcia. Co to wypadło? Aaaa! Pierdzielony. No come on, dajcie mi już pozbierać. Pierdoły w sumie. Dawać mi te endriagi. Ale tylko tutaj się spełnią cholery, no. Może gdzieś tu będą. W drodze do wioski one też się pojawiały. Tylko że tu już jest wioska. Aj. Upewnijmy się. Tak, jeszcze trzy. God damn it. Mogłyby się pospawić, naprawdę. Pierdzielone. Dobra, pójdziemy jeszcze z innej strony, jakby do miasta. W stronę miasta. Tam powinny być. Ale czy będą? To nie wiem. Kończy nam się dodatkowa ochrona, cholercia.